Proszę Państwa, więc jest mi bardzo miło powitać po raz drugi wszystkich członków Polskiej Akademii Umiejętności, ale również gości specjalnych, którzy przybyli na publiczną część posiedzenia. A więc pana Jerzego Muzyka, zastępcę prezydenta miasta Krakowa do spraw zrównoważonego rozwoju, który reprezentuje tutaj pana prezydenta miasta, pana profesora Jacka Majchrowskiego. Przypominają sobie państwo, że mówiłem o roli miasta w organizacji naszego jubileuszu. Chciałem powiedzieć, że pan prezydent Muzyk przez własnymi rękami tą sprawę przynajmniej zainicjował, więc ogromnie dziękuję. Pan profesor Jan Tadeusz Duda, przewodniczący Sejmiku Małopolskiego, zapowiedział się, ale go na razie nie widzę. Pani doktor Małgorzata Sternal, prorektor do spraw studentów i relacji zewnętrznych Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego. W imieniu rektora, dzień dobry pani, bardzo jest mi miło panią powitać. Pani doktor Agnieszka Kamińska, konsul Republiki Malty, bardzo dziękuję, że pani przybyła. Pan profesor Jacek Popiel, nasz członek, ale w tym momencie już przede wszystkim rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. I pani doktor Agnieszka Fluda-Krokos, dyrektor naszej biblioteki. Ach, no właśnie witałem pana profesora przed chwilą, więc robię to po raz drugi. Bardzo proszę możliwie wygodnie usiąść. Proszę państwa, na początek dwa komunikaty. Pierwsza wiadomość jest dobra, to znaczy w trakcie tej godziny w czasie posiedzenia walnego zgromadzenia doszły kolejne osoby, które dopełniły kworum, a więc wszystko wskazuje na to, że wybory będą ważne i poznamy dzisiaj nazwiska osób wybranych do Akademii według wydrukowanego programu. Natomiast gorszą wiadomością jest nieobecność księdza Adama Bonieckiego, wybranego na członka honorowego Polskiej Akademii Umiejętności, który ze względów zdrowotnych nie mógł przybyć, ale zapowiada, że będzie mógł być już na posiedzeniu październikowym, więc mam nadzieję, że wtedy mu wręczymy ten dyplom. A teraz, proszę państwa, przechodzimy do tych najbardziej uroczystych punktów naszego spotkania. Przede wszystkim, jako punkt trzeci porządku dziennego, a tak naprawdę drugi, wręczenie siostrze Małgorzacie Chmielewskiej medalu Nagrody imienia Erasma i Anny Jerzmanowskich. Pozwolę sobie państwu powiedzieć parę słów o samej nagrodzie i o zasługach laureatki, bo zwracam uwagę, że tutaj no, z powodów pandemii to wszystko się odbyło w trochę innym trybie niż zazwyczaj, ale to nie umniejsza w żaden sposób naszej wdzięczności i naszego uznania. A więc nagroda imienia Erasma i Anny Jerzmanowskich, przyznawana przez Polską Akademię Umiejętności, pierwotnie przez Akademię Umiejętności, powstała w wyniku zapisu testamentu Erasma Jerzmanowskiego z roku 1908. Po raz pierwszy została wręczona w roku 1915, w czasie wojny, ale to było wtedy możliwe. Ten polski Nobel, jak określano tę nagrodę, przetrwał do roku 1938, a ciągłość tradycji została zerwana przez II wojnę światową i okupację niemiecką Polski. Sytuacja Akademii pod rządami komunistycznymi uniemożliwiła odtworzenie nagrody. Po pierwsze, nie było środków, a po drugie, na 37 lat
Akademia została, no, zniknęła z bieżącego życia naukowego. Ale odtworzenie nagrody stało się możliwe w roku 2009 dzięki przejęciu funkcji fundatora przez samorząd województwa małopolskiego. I przez następnych 10 lat ta nagroda była właśnie w ten sposób wręczana, za co jesteśmy ogromnie, ogromnie wdzięczni. W kolejnych latach, zgodnie z zapisem Erasma Jerzmanowskiego, nagrodą byli honorowani na przemian uczeni, artyści oraz osoby szczególnie zasłużone w działalności społecznej. Nagrodę wręczano w czasie specjalnej uroczystości w sali poselskiej Zamku Królewskiego na Wawelu. Ten punkt tradycyjny zmieniamy, no, wobec nowych okoliczności, które nastąpiły. W roku 2020 pandemia COVID-19 sprowadziła kryzys w procesie przyznawania nagrody. Zdążyliśmy jeszcze wybrać laureatkę w osobie właśnie siostry Małgorzaty Chmielewskiej, ale wkrótce potem Zarząd Województwa Małopolskiego zawiadomił Akademię, że w ówczesnych warunkach nie jest w stanie przekazać środków na wypłacenie nagrody. No to jest zrozumiałe, bo czas był tak trudny, że wygospodarowanie tych dodatkowych środków okazało się niemożliwe. Ale słowo się rzekło, kobyłka u płotu. Na przełomie lat 2020-2021 Polska Akademia Umiejętności wygospodarowała ze swojego skromnego budżetu konieczną sumę, która została przekazana laureatce. W roku 2021 z opisanych wyżej powodów nagrody nie przyznano. Obecnie trwają rozmowy z samorządem województwa małopolskiego i gminą miasta Krakowa w sprawie jej wznowienia. Mam nadzieję, że to się uda, ale na razie jeszcze sprawa nie jest do końca domówiona. Tak więc Akademia wywiązała się z podjętego zobowiązania, ale wypłata należnej sumy to tylko jeden z elementów uczczenia laureata, w tym przypadku laureatki. Bardzo ważne jest także wręczenie dyplomu i związanego z nagrodą medalu autorstwa pana profesora Dołsy, który jest tu obecny. Bardzo dziękuję jak zawsze za te piękne medale. No i wygłoszenie tej laudacji, co niniejszym próbuję, no, tak jak umiem, zrobić. Wszystko to zostało uniemożliwione przez covidowe restrykcje, a stało się możliwe obecnie po ustąpieniu pandemii, o ile ona naprawdę ustąpiła, bo to tylko Pan Bóg raczy wiedzieć. Postanowiliśmy tym razem, że spotkanie z laureatką oraz wręczenie jej atrybutów nagrody stanie się elementem niniejszego uroczystego posiedzenia Akademii Umiejętności. Wydawałoby się, że w krajach w miarę zamożnych i w miarę dobrze zorganizowanych problemy powinny być rozwiązywane przez państwo w ramach odgórnie sterowanych programów. Ostatecznie przecież wszyscy płacimy podatki. Otóż takie rozumowanie jest błędne. Co więcej, właśnie w krajach o rozwiniętym systemie pomocy społecznej szczelina pomiędzy pomocą urzędową a rzeczywistymi potrzebami jest szczególnie szeroka. Z jednej strony mamy rzesze zawodowych beneficjentów pomocy społecznej, a z drugiej strony osoby z różnych powodów wykluczone, nie mieszczące się w żadnym z programów. Traktujemy ich, no, podświadomie, mam nadzieję, często jako ludzi zbędnych, narzucających się nam, którzy już przecież odpowiedni podatek zapłacili, wywiązali się ze swojego zobowiązania. Jest to jedna z brzydkich cech społeczeństw sytych, które czują się zwolnione z odpowiedzialności za bliźniego. Jakże inny jest status osoby wykluczonej w społeczeństwach uboższych, dobrze wiedzących, co to jest bieda i choroba. Wystarczy przytoczyć przykład Indii czy wielkiej sfery kultury islamu, gdzie przekazywanie jałmużny jest podstawowym obowiązkiem i podstawową zasługą. Nie namawiam oczywiście do kopiowania tamtejszych rozwiązań, ani hinduskich, ani muzułmańskich, bo one bywają obarczone wręcz straszliwymi kontekstami. Niemniej to podejście jest inne.
W każdym razie w kraju, w którym ZUS, KRUS i PFRON i inne tego rodzaju fundusze pochłaniają milionowe kwoty, jest miejsce, mało tego, jest paląca potrzeba obecności osób, które potrafią patrzeć na potrzeby społeczne bardziej indywidualnie, bardziej ostro, po prostu bardziej po ludzku w tradycyjnym znaczeniu tego słowa. Do takich osób należy niewątpliwie siostra Małgorzata Chmielewska, zgłaszana do Nagrody Jerzmanowskich już kilkakrotnie w ubiegłych latach. Siostra Małgorzata jako przełożona wspólnoty Chleb Życia jest człowiekiem wielkiego serca, a zarazem doskonałym organizatorem wszechstronnej pomocy dla ludzi biednych, bezdomnych, chorych i wykluczonych. Zapewnia im pomoc humanitarną w postaci domów opieki i noclegowni, a zarazem w tych przypadkach, w których jest to możliwe, pracę i zdobywanie kwalifikacji zawodowych umożliwiających uzyskanie zatrudnienia gdzie indziej i w efekcie samodzielności materialnej. Powołana w roku 2002 z inspiracji siostry Małgorzaty Chmielewskiej Fundacja Domy Wspólnoty Chleb Życia stworzyła fundusz stypendialny dla ubogiej młodzieży i aktywizuje bezrobotnych pod hasłem „Chcemy pracy, nie jałmużny”. Prowadzi przedszkole, świetlicę wiejską oraz inne działania charytatywne. Fundacja wspomaga działalność Wspólnoty Chleb Życia. Realizując zasady ekonomii społecznej, fundacja utworzyła zakłady pracy, w których osoby wykluczone mogą w godny sposób zdobyć środki na godne życie. W ostatnich miesiącach siostra Małgorzata Chmielewska zaangażowała się w sprawie dramatu migrantów na granicy polsko-białoruskiej oraz w bardzo szerokim wymiarze w pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Wręczenie Nagrody Jerzmanowskich jest okazją do złożenia podziękowań siostrze Małgorzacie Chmielewskiej za wszystko, co zrobiła, co robi i co z całą pewnością zrobi w przyszłości. Pieniądze z nagrody wypłacone półtora roku temu niewątpliwie dawno rozeszły się. Kiedy półtora roku temu właśnie zatelefonowałem z wiadomością o przyznaniu nagrody, usłyszałem, a to wspaniale, będzie na pokrycie dachu w schronisku. Dach na pewno już jest pokryty, a pieniądze zostały wykorzystane w optymalny sposób. Dyplom, medal i nasze podziękowania będą osobistą pamiątką laureatki. Laureatki z dużej litery niewątpliwie. Proszę Państwa, oczywiście bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Każda nagroda czy wyróżnienie to nie jest nagroda i wyróżnienie dla mnie, to jest dla dziesiątków, setek, a nawet tysięcy ludzi, którzy wspierają naszą działalność. Ja mówię, idą razem z nami. Tu gdzieś na sali jest dwóch bardzo młodych facetów. To nie są moi ochroniarze, to są kierownicy schronisk, moi najbliżsi współpracownicy. Oczywiście takich ludzi jest bardzo wielu. I od lat zastanawiam się, dlaczego ja, dlaczego na mnie padło. I myślę sobie, że w jakimś sensie los lub według mojej wiary opatrzność sprawił, że stawia mnie w miejscu, w którym łączę światy. Świat wspaniałych naukowców, ludzi kultury, ludzi nauki, ludzi, którym się po ludzku rzecz biorąc
powiodło i bardzo dobrze, którzy mieli szansę, lepiej się urodzili i świat ludzi, z którymi ja żyję na co dzień, czy my żyjemy na co dzień, świat ludzi, którym się nie powiodło, którzy nie mieli szans, albo mieli i je po prostu stracili. I mogę powiedzieć taką anegdotkę właśnie o łączeniu. Kiedyś jechałam do wielkiego biznesmena w biurowcu w Warszawie windą i wsiadło troje młodych ludzi, akurat był lunch i oni wracali po lunchu do siebie. W pewnym momencie zostałam tylko sama z dziewczyną i ona tak spojrzała na mnie zdziwiona i mówi, co siostra tu robi? Ja mówię, wie pani co, łączę światy. Okazało się, że jechała do tego samego biura, do którego ja jechałam. To bardzo charakterystyczne zdziwienie młodej dziewczyny, przedstawicielki, powiedzmy sobie, korpo pokolenia, która zauważyła rozdźwięk pomiędzy moją obecnością a światem, w którym ona żyje. I to, co staramy się robić, to, co możemy zrobić, to jest dołączenie światów. No, oczywiście w każdym miejscu inaczej. Widzimy to w tej chwili w przypadku dramatu na Ukrainie, czy dramatów na granicy polsko-białoruskiej, ale nie tylko. Tu naszym, również i krakowskim świecie, gdzie mamy też dom dla ludzi bezdomnych. To łączenie światów to jedna rzecz i druga, zawsze powtarzam i zresztą mam kilku przyjaciół, którym się w życiu powiodło bardzo materialnie również, dzięki ich ciężkiej pracy oczywiście. I jeden z nich zawsze powtarza, to co ja mam to nie jest moje, to nie jest moja zasługa, to jest zadanie. I tak traktujemy nasze życie, ja i moi współpracownicy, którym się po prostu powiodło lub też mieli większe szanse. To co mamy to jest zadanie, zadanie budowania świata, w którym nie ma podziałów, w którym nie ma gorszych i lepszych, ale oczywiście są słabsi i silniejsi. I to zadanie staramy się wykonywać lepiej lub gorzej teraz, jak zostało zauważone również jeśli chodzi o uchodźców z Ukrainy, ale nie będę Państwu tu już więcej zawracać tym głowy. W każdym razie jest to rzecz niezwykle trudna. Dzisiaj jeszcze ostatnia rzecz. Byłam w naszym domu w Krakowie, gotuję obiad pan, tutaj Mikołaj, szef tego domu przedstawia go, to jest pan Stanisław. Pan Stanisław był człowiekiem bezdomnym, był u nas w Krakowie. Udało mu się wyjść z jego problemów, dostał tak zwane mieszkanie chronione. Ma pracę, ale nie to jest niezwykłe. Niezwykłe jest to, że pan Stanisław w każdą sobotę przychodzi i gotuje u nas, oczywiście jako wolontariusz, gotuje obiad w ramach oddania tego, co dostał. Także każdy na swoim poziomie może oddać to, co dostał. Jesteśmy dumni z pana Stanisława. Bardzo jeszcze raz dziękuję i oczywiście w imieniu wszystkich moich współpracowników, pracowników, a także i mieszkańców, którzy bezdomnych, którzy wkładają bardzo często swój wysiłek i czas w budowanie lepszego świata. Bardzo dziękuję.